miejsce ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego Kompanii Gaśniczej Artus. Ćwiczenia te odbywają się pod hasłem Szpęgawsk 2012. Są to ćwiczenia sprawdzające organizację właśnie tego Centralnego Odwodu Operacyjnego Kompanii Gaśniczej Artus i mają one po prostu na zasadzie sprawdzenie na wypadek wystąpienia jakiegoś pożaru czy jakiegoś innego zagrożenia po prostu, jak dane jednostki by poradziły sobie w realnej sytuacji. Dowódcą ćwiczeń jest starszy kapitan Dariusz Żywicki. Tutaj udział biorą różne jednostki z terenu całego województwa pomorskiego. Oczywiście jednostki ze Starogardu Gdańskiego, z Chojnic, z Nowego Dworu Gdańskiego, z Malborka, z Gdyni i z Gdańska. I zostały one podzielone na odcinki bojowe. Odcinki, które część jest odpowiedzialna za gaszenie, natomiast część jest odpowiedzialna za zbudowanie tak zwanej magistrali wodnej, czyli zbudowanie zasilania wodnego. Dzisiaj ćwiczymy gaszenie pożaru lasu. Tutaj mamy stanowisko czerpania wody. Przy użyciu naszej pompy ZP680 podajemy wodę na duże odległości. Jest to urządzenie bardzo często nam przydatne i podczas gaszenia dużych pożarów, ponieważ możemy podać duże ilości wody na znaczne odległości, jak i podczas powodzi przy przepompowywaniu wody z zalanych obszarów. W tej chwili podajemy wodę na dwie linie gaśnicze do stanowisk gaśniczych umieszczonych w lasach. Dzięki temu urządzeniu ile możecie przepompować wody właśnie do tych stanowisk umieszczonych w lesie? Około 4800 litrów na minutę możemy podać. Przy użyciu dwóch linii gaśniczych możemy tłoczyć maksymalnie na 5 linii. Czym spowodowana jest obecność Pana tutaj na tych ćwiczeniach? Bezpieczeństwo to jest jeden z podstawowych priorytetów powiatu i rzecz, o którą bardzo zabiegamy. Stąd w dzisiejszych ćwiczeniach bierzemy udział wraz z naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa. Obserwujemy ćwiczenia straży zawodowych w terenie leśnym. To jest szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa całego powiatu, ponieważ 50% terenu powiatu pokryte jest właśnie lasami, więc niebezpieczeństwo pożaru jest takim bardzo realną rzeczą, która może wydarzyć się na co dzień. Rozumiem, że Pana obecność na tych ćwiczeniach też sprawdza wariant ewentualnej konieczności ewakuacji ludności, gdyby zaszła taka potrzeba, tak? Oczywiście. Człowiek jest jakby w samym centrum działań dotyczących bezpieczeństwa. Przed chwileczką mieliśmy tutaj taki widok, kiedy ratownicy medyczni zajmowali się strażakiem, który zemdlał, który stracił przytomność. I to też był pokaz profesjonalizmu i takiego bardzo szybkiego działania. Oczywiście, jeżeli zaszłaby taka konieczność, to trzeba też podjąć ewakuację ludności z jakichś stref zamieszkania i tym te dzisiejsze ćwiczenia też mają to na celu. Co w tej chwili robią strażacy? Na tym etapie ćwiczeń jesteśmy właściwie w takim momencie, że już mamy takie całkowite zasilanie z naszych wozów tutaj z pobliskiego jeziora i w tej chwili trwa dogaszanie miejsc pożaru, czyli te kopce, które mieliśmy usypane z suchych gałęzi i taki ścinek drewna z lasu. Teraz będziemy rozgarniać, jak to tak zwane dogaszanie, pogorzeliska. Ile zużywacie wody? Bo tutaj fontanna jest straszna. No w tej chwili jest, tutaj jeden z wozów podaje nam wodę z działka. Patrząc na jego parametry, jest to gdzieś około 3,5 do 4 tysięcy na minutę wody. A ile potrzebujecie na ugaszenie takiego pożaru? No to jest niezbadane, są wyroki boskie, więc staramy się używać tej wody jak najmniej, wiadomo. Chociaż przy takich pożarach lasu tutaj, wiadomo, szkód takich jako takich nie ma. Natomiast jak już są pożary mieszkań i tak dalej, to mamy już taki sprzęt, że naprawdę ta wodę, ilość wody ograniczamy do minimum. To dla porównania, ile wody przywodzicie ze sobą w samochodach? Do takiego lasu na przykład jeden z najcięższych wozów ma tutaj około 9 tysięcy litrów wody. Natomiast na mieście samochód, który jeździ do pożarów na terenie miasta, ma 1,5 tysiąca. Czyli starcza to na jaką ilość czasu? Przy wydajności pompy około 500 litrów na minutę, to wiadomo, podzielić sobie to trzeba i to za dużo czasu nie trwa, a w ogóle takie działko. Działko to z takiego działka zbiornik ten opróżnik to jest raptem 2 minuty jest po wodzie zbiorniku, więc należy zadbać o zasilanie właśnie z jezior, stawów, hydrantów. Dlatego dla nas ważne jest ciśnienie w hydrantach w mieście
i tak samo dostęp do punktów czerpania wody w jeziorach. Panie komendancie, co jest ważnym i istotnym elementem gaszenia takiego pożaru leśnego? Najważniejszym elementem jest zgromadzenie odpowiedniej ilości sił i środków, czyli odpowiedniego sprzętu, a przede wszystkim wyszkolonych strażaków, którzy w takim sytuacji są w stanie sobie poradzić. Jak ocenia pan poziom wyszkolenia pana podwładnych? Poziom wyszkolenia strażaków w województwie pomorskim jest najwyższej jakości i na nich zawsze można polegać.